Na koniec krótki temat wokół Legii Warszawa, która zalicza naprawdę solidne okno i to nie tylko jeśli patrzymy na wzmocnienia tego klubu, ale także na dość sprawne ruchy jeśli chodzi o redukcję kosztów płacowych i transferowanie zawodników, którzy nie sprawdzili się w ekipie ze stolicy. Tym razem zawodnikiem, który opuścił Legię, jest Lirim Castrati. 23-latek, w którego Legia zainwestowała naprawdę spore pieniądze, lekko mówiąc nie sprawdził się w stołecznej ekipie. Teraz skrzydłowy przenosi się do węgierskiego Fehervaru, a co bardzo ciekawe, Legia miała zapewnić sobie procent od ewentualnej kolejnej transakcji z udziałem gracza rodem z Kosowa.